Warning. Uwaga! The footage you are to, co będziesz w tej chwili oglądał, jest bardzo delikatnej natury. I dlatego też może nie być miłe dla wszystkich oglądających, ale jest to dla chwały Bożej. Szokujący stan przyprowadził tego mężczyznę do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów. Jego całe ciało jest pokryte chorobą. Widzimy, jak plaga. Nie ma w ogóle włosów na jego głowie. Ta choroba zniszczyła całkowicie jego skórę. Widzimy, jak każdy centymetr jego ciała jest zniszczony i straszliwie się łuszczy i odpada. Od góry głowy do najmniejszego palca u nogi. To jest ciało, które nie może się położyć, nie może się zginać, nie może pracować. Kiedyś zdrowy, a teraz nawet to już nie jest cień tego, kim on był. Ta straszna choroba ogranicza go zupełnie w życiu we wszystkim. Tu na samym dole jego ciała widzimy, jak zniszczenie jest trudne do opisania. Kawałki jego złamanej skóry widzimy, jak wiszą na włoskach jego ciała. Nawet najmniejsze ruchy jego ciała powodują wielki dyskomfort. Pokazując nam jego stan, bierze kawałek skóry i widzimy, że więcej chce nawet odpadać. Posłuchajmy go. Nazywam się Jude Oraka, jestem ze stanu Anambra, mam 39 lat. Powiedz nam, jaki problem sprowadził Ciebie tutaj do synagogi. To jest choroba skóry od 6 lat w tej chwili. Nie mogę spać, moje całe ciało mnie spędzi, nie mogę chodzić, cały czas czuję zimno i ból na całym ciele. Moje ciało się po prostu sypie. Byłem w szpitalach, ale lekarze nie mają żadnego rozwiązania. Byłem także w naturalnej medycynie, ale i tam nie ma żadnego. Ja jestem kierowcą. Od tamtej pory siedziałem w domu. A skąd się dowiedziałeś o synagodze, Kościele Wszystkich Narodów? Oglądałem Emanuel TV i uwierzyłem, że Bóg mnie uzdrowi. I my wierzymy, że Bóg Cię uwolni od tej strasznej choroby skóry. Amen. Czas uzdrowienia. Popatrzcie teraz. Tu zobaczcie tą. To jest bardzo poważna sytuacja. My nawet nie wiemy, jak mu się udało tu dojść. Jaki samochód był w stanie go tutaj doprowadzić? A więc pozwólmy mu zostać uwolnionymi, aby odszedł uwolniony. Mężu Boży, wszędzie go braliśmy. Byliśmy w różnych miejscach, nawet różnych czarodziei i tym podobnych, ale nikt nie może mu pomóc. Ile on to ma? 6 lat. Posłuchajmy go. Czy ty możesz mówić do nas? To jest choroba skóry. Więc widzimy, on nie jest w stanie mówić. Widzimy jego wygląd. Tak samo wygląda w środku. I z zewnątrz, i wewnątrz jest tak samo. Czy jesteś w stanie zaakceptować Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Tak. Dziękuję. Ja nakazuję tej chorobie, tej słabości
W imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję tej chorobie, wynoś się. Zacznij to wymiotowywać. Guérir cet homme qui souffre d'une maladie chronique de la peau, à travers la puissance de résurrection du Seigneur, il reçoit ici et maintenant la prière de l'homme de Dieu pour être totalement libéré de cette affliction qui le perturbe depuis 6 ans. Par la puissance du Seigneur, rien n'est impossible. Regardez votre écran et que ceci élève votre foi au nom de Jésus. Mówię, ty chorobo, możesz mnie słyszeć, wynoś się z życia tego mężczyzny. W imieniu Jezusa, wynoś się. Wynoś się. Możecie widzieć, co imię Jezusa może zrobić. Mówię, wynoś się w imieniu Jezusa Chrystusa. To musi wyjść, ponieważ imię Jezusa jest dane, aby wyrzucać demony i mówić do chorób. W tym imieniu mamy dominację nad wszelką chorobą, wszelką niemożnością, zarazą, kłopotami i wyzwaniami w Twoim życiu. To jest trucizna, on pił truciznę. Więc widzicie, dlaczego powiedziałem Wam, żebyście byli cierpliwi? Ta sprawa musi być inaczej potraktowana niż wasza, ponieważ tego wymaga. Look here. The name of Jesus, stand up. W imieniu Jezusa wstań. On natychmiast wstał. Jest już wolny.
Nie czuję żadnego bólu. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Alleluja, nous venons de voir cette merveilleuse vidéo de cet homme qui venait avec un problème de peau. L'on a vu après sa délivrance et sa guérison, comment sa peau a été régénérée. Tak, w tej chwili ten mężczyzna żyje i jest tutaj razem z nami. Proszę, witamy Cię. S'avancer dans la foule, complètement guéri, sa peau complètement restaurée. Praise the Lord. Chwała Bogu. Jeżeli Jezus Chrystus mógł wyprowadzić Łazarza z grobowca, to moc, którą on ma, ona jest taka sama wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nasz brat jest żywym świadectwem. Zaklaskajmy cudownie dla Jezusa, dla Króla Chwały. Proszę, usiądźmy. Emmanuel. Bracia, dzień dobry. Nazywam się Monika Odej, a mężczyzna obok mnie to mój brat, Jude Oraka. Obydwoje przybyliśmy z Anambry w Nigerii. Wszystko to się zaczęło, kiedy on był chory przez ponad 6 lat. Ale około 2 lata temu to wszystko zamieniło się w chorobę skóry i rozwijało się krok po kroku. Od pleców, później na brzuch, później na nogi. I wszędzie, nawet doszło do uszu, do oczu, do głowy. Braliśmy go do różnych szpitali, do różnych znachorów. Wszędzie. Aż stało się to przekleństwem. Wszędzie, gdzieśmy szli, ludzie uciekali. Pytali się, czy to jest duch, czy to jest jeszcze człowiek. Ale dziękujemy Bogu, że Jezus dalej jest żywym Bogiem i że mojego martwego brata wrócił do życia. I my dzisiaj celebrujemy życie i chwała niech będzie Bogu. Rok temu przybyliśmy tutaj, 5 czerwca. Jak już ta sytuacja była tak trudna, wszyscy żeśmy się zebrali i nikt nie umiał powiedzieć, jak możemy to rozwiązać, więc wiedzieliśmy, że problem jest ponad zrozumienie ludzkie. Rodzina się zebrała i powiedziała, co możemy z tym zrobić? Nikt nie miał rozwiązania. I jak w tym czasie byłam miesiąc po porodzie. I ja powiedziałam, jest tylko jeden człowiek, który może wykonać tą pracę. To jest prorok Tibi Joshua.
Musimy coś skorygować, że tylko Bóg Wszechmogący może to zrobić przez swojego namaszczonego sługę. Mąż Boży mówi, ja nie jestem uzdrowicielem, ale ja znam uzdrowiciela. Jego imię to Jezus Chrystus. Chwała niech będzie Jezusowi. A więc wszyscy się zebraliśmy i powiedzieliśmy, no nie możemy nic więcej zrobić. Wszyscy straciliśmy nadzieję. To jest martwy człowiek już tak naprawdę. Wszystkie jakby próby ożywienia go, to wszystko było bez sensu, bo każdy wiedział, że jego droga jest w jedną stronę. Tak, i zostałam zapytana, ale jak ten człowiek da radę wysiedzieć drogę z Anambry do Lagos? Ja powiedziałam, to nie ma znaczenia. Lepiej niech umrze po drodze, ale wiedzieliśmy, że spróbowaliśmy i wrócimy wtedy z powrotem, go pochowamy, niż byśmy mieli go tutaj pochować, nie próbując tego. Ja miałem wtedy jednomiesięczne dziecko i jechać miałem z nim. I później te wszystkie rzeczy, które tutaj... Ja powiedziałem, ja jadę. A jak ja sobie poradzę z dzieckiem i z tym chorym mężczyzną? Ponieważ ta choroba to jest przekleństwo. Nie możesz go trzymać normalnie. Ponieważ jego skóra przykleja się do twojej. Pytałem się mojego męża, czy mi pozwoli jechać i powiedział, że tak. I wzięłam mojego brata i pojechaliśmy. Jego żona chciała jechać, ale wstydziła się tłumów i my żeśmy go całkowicie obwiązały na białym prześcieradłem. Tak samo wszystko żeśmy przykryli. Żeby właśnie wszędzie tam, żeśmy jechali, żeby ludzie po prostu no, nie pytali się, to założyć mu czarne okulary i czapkę i wszystko tak, żeby po prostu był przykryty, żeby nikt nie widział. Wystawały mu tylko usta, ale i nawet te usta powodowały, że ludzie pytali się. Takżeśmy jechali z nim z tyłu. The passenger became angry with the driver. Must you collect money by force? Is it every passenger you see you must carry? In short, Myśmy jechali i po prostu ta skóra unosiła się w powietrzu. Był też smród i ludzie się buntowali tam do kierowcy, że czy on musi każdego zabierać, kto chce jechać. I to był wielki problem po drodze. Także później próbowaliśmy kolejną taksówką jechać, ale i był to wielki problem, ponieważ kierowca i kierowcy ogólnie, widząc go, nie chcieli go przewieźć. I tak samo wszędzie, gdzie chcieliśmy iść spać, w jakimś hotelu, to jak tylko go widzieli, to natychmiast mówili, że już nie ma miejsca w hotelu, przykro im bardzo, ale nie ma ani jednego pokoju wolnego. To, co ona chce nam powiedzieć po tych wszystkich strasznych doświadczeniach, aby się dostać do Ikotun, tutaj, gdzie synagoga jest
To po prostu wszyscy chcą, normalnie rzecz biorąc, żeby do ich hotelu wejść, ale jak oni zobaczyli jego, to oni wszyscy uciekali i nie chcieli, żeby on mieszkał w ich hotelu. To nie jest klient, jakiego oni szukają. Więc dobrze, kontynuuj. A więc oni wszyscy uciekali, oni nie chcą takiego klienta. Więc staliśmy przy drodze około godziny czasu i mówiliśmy z jedną kobietą. Ona powiedziała nam, że ona da nam pomieszczenie pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, podwójnie zapłacicie. Ona powiedziała, ok. I on nawet jak tam wszedł, to po prostu ludzie zaczęli uciekać. I ja dziękuję Bogu za niedzielę, gdzie mogliśmy ściągnąć z niego to wszystko. Ale zanim, przed tym, jeszcze jak chodziliśmy od szpitala do szpitala, to możecie sobie wyobrazić, jak wszyscy chorzy pacjenci przychodzą. I chociaż on jest chory, to jak widzi tak chorego, to ucieka. Jak wchodziliśmy do szpitala, to po prostu od razu cała kolejka uciekała i wchodziliśmy do lekarza bez kolejki. Też lekarz nawet raz mnie skrzyczał, mówi, pani ma malutkie dziecko przy sobie i pani chodzi z tak chorym człowiekiem, czy pani bierze odpowiedzialność za to dziecko? Ja powiedziałam, to jest mój brat, a to dziecko to jest moje dziecko. Wszystko, czego spróbowaliśmy u lekarzy i nie tylko, wszystko było na nic. Ale ten piękny dzień, jeżeli Bóg mówi, że jeszcze twój czas nie przyszedł, to nieważne, jak diabeł będzie próbował cię zniszczyć, dalej będzie rozwiązany. Ten młody mężczyzna nie mógł jeść. Jego cała buzia po prostu się rozsypywała. Wszystko. Jakbyś siedział z nim, to on cały czas płakał dzień i noc, całe ciało gorące. Jak mogliśmy mu pomóc? Także jedyne, co mogliśmy dla niego zrobić, to po prostu skrobać tą jego skórę i to wszystko, co odpada, z niej ściągać, to troszkę mu pomagało. Ale dzięki Bogu, 5 czerwca tutaj otrzymał swoje uzdrowienie, krok po kroku. I dzisiaj to już jest tylko historią, a my jesteśmy tu, aby powiedzieć, dziękuję Ci, Jezu. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Cet homme qui est venu ici avec un problème de maladie de la peau. Watch your screen. Spójrz na swój telewizor. To jest bardzo poważna sprawa. Ja nie mam pojęcia, jak on tutaj dotarł. Bo jaki samochód go tutaj mógł dowieść? Więc najpierw go uwolnijmy, aby mógł odejść. Mężu Boży, proszę, pomóż. Mamy na to 6 lat. Wszędzie z nim byliśmy. Nie ma żadnego rozwiązania. Mężu Boży, proszę, pomóż mojemu bratu. On ma chorobę skóry. Ile lat? 6 lat. Posłuchajmy go. Jaki jest twój problem? Możesz mówić? Widać, że nie może mówić. Jego wygląd jest tak jak na zewnątrz, tak i wewnątrz. Okay? And you'll be able to say a word with me.
Możesz tylko jedno słowo powiedzieć ze mną. Czy jesteś gotowa zaakceptować Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana? Tak. Dziękuję. Ja nakazuję tej chorobie, temu cierpieniu w Twoim ciele, w imieniu Jezusa Chrystusa. Nakazuję temu cierpieniu wynosić się. Zacznij to wymiotowywać. Reçoit ici et maintenant la prière de l'homme de Dieu pour être totalement libéré de cette affliction qui le perturbe depuis 6 ans. Par la puissance du Seigneur, rien n'est impossible. Regardez votre écran et que ceci élève votre foi au nom de Jésus. Le Seigneur ne regarde pas votre passé. Mówię, ty chorobo, możesz mnie słyszeć, wynoś się z życia tego mężczyzny w imieniu Jezusa. Wychodź. Możecie widzieć, co imię Jezusa może zrobić. To musi wyjść, ponieważ imię Jezusa jest dane, aby wyrzucać demony i mówić do chorób. W tym imieniu mamy dominację nad wszelką chorobą, cierpieniem, zarazą, problemami i wyzwaniami w Twoim życiu. Jest to trucizna, on wypił truciznę. Spójrz tutaj. W imieniu Jezusa wstań. Natychmiast on wstał na swoje nogi. Jest wolny. Tak jak możecie widzieć, to stało się historią, jak doświadczał tej chronicznej choroby skóry przed i po. Bóg zrobił wielką rzecz. Powiedz nam, przez cały ten czas, kiedy przechodził przez tą straszną sytuację, czy była jakaś nadzieja? Poza tym czasem, jak żeście pomyśleli, żeby go tutaj przyprowadzić? Nie, nie było żadnej nadziei w ogóle. Więc teraz Bóg Wszechmogący go uwolnił i ty jako siostra, która niosła całą odpowiedzialność, jak się czujesz? Ja czuję się bardzo szczęśliwą. Jeżeli to była tylko jedyna misja, jaką Bóg dał mi łaskę, aby ją dokonać, to jestem wdzięczna bardzo za to. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Prawdziwie dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za Twoją cierpliwość, za to, że stanęłaś w tym strasznym wyzwaniu życia i wiemy, że to był Duch Boży, który działał w Tobie. Wierzymy, że był to Duch Boży, że z małym dzieckiem byłaś w stanie dokonać czegoś tak niesamowitego i walczyć o to, żeby on był w stanie dotrzeć tutaj do synagogi, do areny wolności. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy teraz. Widzimy teraz Twój uśmiech. Powiedz nam, jak się nazywasz? Emanuel. Nazywam się Jude Oraka, jestem z Anambry. Osoba obok mnie to moja kochana siostra.
Chcę podziękować Bogu, że użył mojej siostry, aby doprowadzić mnie tutaj do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów. Problem, jaki miałem, to chroniczna choroba skóry. Czy możesz nam wyjaśnić, co ty doświadczałeś? Jak ty się czułeś w swoim ciele, kiedy miałeś ten problem? W tym czasie czułem gorąco na całym swoim ciele. Całe moje ciało było po prostu przegrzane. Ja nie mogłem siedzieć, nie mogłem usiąść, nie mogłem chodzić. Jedynie co mogłem, to leżeć. Nie byłem w stanie iść na toaletę sam. Potrzebowałem cały czas pomocy, aby to było możliwe. I kto to robił? Moja siostra. Moja kochana siostra. Zostałem zabrany do szpitala, także do różnych znachorów, żeby tam użyto jakiejś naturalnej medycyny, ale i tam nic nie mogło się mi pomóc. A co się stało z tymi, do których chodziłeś? Oni po prostu wszyscy uciekali przede mną. Możesz nam powiedzieć, co się stało, kiedy mąż Boży wyciągnął swoją rękę w twoim kierunku? Kiedy przybyłem, aby spotkać się z mężem Bożym, on się mnie zapytał, czy wierzę w Boga, powiedziałem tak. On powiedział, że to jest trucizna. Ja to wymiotuję zaraz. On wyciągnął swoją rękę. W tym czasie ja nie byłem jakby sobą. Nie wiem, co się działo. I zacząłem wymiotowywać i od tego momentu wszystko zaczęło zdrowieć. Aż do dzisiaj. Jak się czujesz teraz? Wszystko jest dobrze. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Proszę podnieść teraz trochę rękawy. Pokaż nam więcej twojego ciała, jak to teraz wygląda. Wcześniej ta skóra była jak skóra drzewa, ale teraz ma skórę jak nowonarodzone niemowlę. Zobaczmy. Wow. Dla chwały Bożej chcemy też zobaczyć twoje stopy, ponieważ widzimy, jakie one były, jak ty przybyłeś. Jedna strona wystarczy. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Czy możesz dotknąć trochę, pokazać nam, czy czujesz jakiś ból? Nie. Nie ma bólu. Przedtem, jak miałeś ten ból, to ty byłeś w stanie dotykać, czy też... Nie, ja nawet nie byłem w stanie się pokłonić, pochylić. Czy możesz teraz troszkę pokazać nam, jak ćwiczysz? Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Chwała niech będzie Bogu na wysokościach. I zobaczmy, co Bóg zrobił w waszym życiu, uwalniając was, wracając z tobą ze śmierci do życia. Jaką masz radę teraz dla ludzi, którzy cię szukają, którzy są wątpiącymi Tomaszami? Co masz dla nich? To, co ja mam dla nich, to to, że w każdej sytuacji nie powinien się poddawać, ale mieć nadzieję w Bogu. Halleluja, dziękujemy bardzo. Prawdziwie, nieważne jakie okoliczności, jaka sytuacja, nie trać nadziei. Połóż swoją nadzieję i wiarę w Bogu. A w Bożym czasie ten problem się skończy w imieniu Jezusa. Bogu niech będzie chwała. Emanuel. Moja rada jest taka.
Nieraz kobiety możemy mieć braci, którzy przechodzą przez trudne sytuacje, ale w takich sytuacjach może tak być, że po prostu nawet w tym dniu, kiedy było... Jak mogłaś coś takiego zrobić? Nawet po tym, jak został zrobiony, miałem telefony, że ludzie mówili, jak mogłaś takie ryzyko wziąć na siebie, wziąć tak chorego człowieka i jeszcze z dzieckiem. A ja powiedziałam, ja wiedziałam, że Bóg nie pozwoli mu umrzeć po drodze. A ryzyko, które bierzemy w oparciu o Boga, to przyniesie zwycięstwo i wtedy możemy celebrować życie dzięki Bogu. Alleluja. I kiedy stałaś i widziałaś, jak mąż Boży modli się z daleka i nie dotyka go nawet, jak się czułaś? Co możesz powiedzieć na temat mocy Bożej? Nawet jeszcze zanim mąż Boży przyszedł, ja już czułam, że on nie umrze. Ja wiedziałem już wtedy, że to już jest koniec, że to jest nowy początek. Halleluja, zaklaskajmy dla Jezusa. Prawdziwie, nowy początek. Wszystko się skończyło i wszystko stało się nowe. To jest obietnica Boża. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za Twoje życie, za to, że żyjesz, aby podzielić się tym wspaniałym świadectwem z łaski Bożej przez życie wspaniałego sługi Bożego, proroka Tibi Joshuego. Dla wszystkich, którzy oglądacie, pamiętajcie, że cud nie jest końcem wszystkiego. On jest dopiero początkiem, bo tak naprawdę chodzi o zbawienie naszych dusz. Więc powiedz nam, jak cię to dotknęło, to uzdrowienie, jak ty teraz masz zamiar żyć dalej swoim życiem. Kiedy zostałem uwolniony, poddałem swoje życie Chrystusowi. Ja już nie mogę więcej wrócić do grzechu. Więc teraz, jak mówisz wcześniej z taką łatwością, czy mogłeś tak mówić? Nie, nie mogę. Już nie ma bólu? Nie ma bólu. Mówię całkowicie bezboleśnie. Zaklaskajmy dla Jezusa. Prawdziwie ten cud to jest wystarczająco, aby zmienić czyjeś życie całkowicie. I w tym możemy rozpoznać moc Bożą i chcemy Cię zachęcić, abyś pozostał w wierze w Chrystusa Jezusa, aby to, co otrzymałeś, było stałe i na zawsze. Amen. Tobie, siostro, też chcemy podziękować, że zostałaś użyta dla chwały Bożej, że prowadziłaś tego mężczyznę tutaj do areny wolności, gdzie został uwolniony. I dziękujemy za to. W imieniu Jezusa. L'amener d'un état du Nigeria jusqu'à Lagos ici, à la synagogue de toute nation. Elle a dit qu'il lui a mis 4 t-shirts, lui a enveloppé le visage d'un foulard, lui a mis des lunettes de soleil. Et malgré cela, la maladie se voyait, les gens s'enfuyaient chaque fois qu'ils étaient dans sa présence. Elle a dit qu'elle a dû supplier les gens de pouvoir l'emmener jusqu'à Lagos. Elle a trouvé quelqu'un qui a eu l'amabilité de le faire. Et malgré cela, même sa peau s'est épluchée à l'intérieur du bus qui affectait les autres personnes. Malgré cela, elle a quand même continué. Elle a dit non, que la honte sera sur elle, mais qu'elle devra amener cet homme à la synagogue de toute nation pour trouver sa délivrance. Car il savait que l'homme de Dieu pouvait dire le choix à travers Jésus-Christ pouvait guérir cet homme. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'après la prière de l'homme de Dieu, il ne pouvait même plus parler convenablement, car la maladie aussi coinçait sa gorge. Il a vu vomir des substances poisonneuses. Et après cela, il était complètement libre. Et aujourd'hui, il revient donner son témoignage. Sa peau est complètement lisse, complètement régénérée, renouvelée, grâce à la prière de l'homme de Dieu, prophète Tibi Joshua. Aujourd'hui, il rend toute la gloire à Dieu, parce que le Seigneur l'a guéri, il l'a sauvé de la mort à la vie. Tabak be the glory. This
Chwała niech będzie Bogu. Right now we are going to call on our choristers to give us wonderful songs of celebration. Chcemy teraz uwielbić Boga wspaniałą pieśnią. Powstańmy. Chcemy wspólnie pieśnią uwielbienia podziękować Bogu za to, co uczynił w życiu tego człowieka. Standard dla życia. Dziękujemy dzisiaj Bogu. Przybyliśmy tutaj z Makuri, aby zaświadczyć. Bóg użył męża Bożego, aby zatroszczył się o nas, on nas karmił wspaniałym jedzeniem o rana, wieczór i na obiad. To, co on zrobił, jest przecudowne i chcemy podziękować Jezusowi za wszystko, co zrobił przez proroka Tibi-Joshuego dla naszej rodziny. Niech Bóg Wszechmogący odpłaci mu jego służbie, jego rodzinie i my życzymy, aby niebo to uczyniło.
Mój problem był taki, że nie mogłem pracować. Moja siostra mi we wszystkim pomagała. Ja cały czas leżałem i nie byłem w stanie pracować. Ona mnie cały czas karmiła, pomagała mi we wszystkim. Dlatego nie miałem pieniędzy, nie mogłem pracować wtedy. Ale teraz jesteś z powrotem do swojej pracy? Tak, wróciłem do swojej pracy, jestem kierowcą. Prorok TV Joshua, razem z Emanuel TV, partnerami, chcą przekazać wam, tobie, 200 tysięcy naira i także koszta transport, za transport z powrotem do domu to 30 tysięcy naira i chcemy ci to przekazać. Dziękujemy ci, Jezu. Dziękujemy, dziękujemy, mężu Boży. Ja bardzo mu dziękuję za pomoc. Oddaję Bogu chwałę. Niech Bóg błogosławi jego, jego rodzinę i wszystkich partnerów Emanuel TV. Jestem tu, aby być wdzięczna Bogu, który użył proroka TB Joshua'ego. On jest jeden z milionów. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego człowieka. Pobłogosławił naszą rodzinę sumą 220 tysięcy naira. Bardzo doceniam to, co zrobił dla nas on i partnerzy Emanuel TV. Jego finanse nigdy nie wyschną, a Pan będzie zawsze go strzegł. Niech błogosławieństwo dane tej rodzinie przechodzi z chwały w chwałę dla chwały Bożej. Dziękujemy Ci, Jezu. Wierzymy, że zostałeś zainspirowany klipem, który właśnie oglądałeś. Kliknij na przycisk subskrybuj, aby oglądać więcej mocy Bożej w działaniu w naszej generacji i bądź na bieżąco w oglądaniu proroctw, uzdrowień, modlitw, kazań i świadectw z synagogi Kościoła Wszystkich Narodów. Emanuel TV zmienia życia, zmienia narody i zmienia świat.